Patrz, tata, no widzę. No ale to przecież ten kapelusz nie musi nachodzić na uszy. Siema, siema. W dzisiejszym odcinku będziemy robić pyszne... kurczaczki w panierce. Dokładnie, pyszne kurczaczki w panierce. Właśnie wybieramy się do sklepu. Idziemy do Lewiatana, który znajduje się niedaleko stąd. I idziemy po piersi i po jakieś takie super panierkę, która by taka była, no, żeby te piersi tak ładnie tam wytegować. Tak wymoczyć, żeby była taka jak z KFC. Taka gruba paniera ma być. Im grubsza panierka dzisiaj, tym lepsza. Zachciało nam się to po prostu na śniadanie. Tak sobie wymyśliliśmy z Emką, że na takie śniadanie mamy ochotę. Dlatego idziemy to zrobić. Ale zanim pójdziemy, to jeszcze musimy zrobić chociaż kawałek naszego wyzwania, które robimy. Czyli 20 pompek. No, 20 pompek jest taką na raz, ale w ciągu dnia, w tym tygodniu robimy 150, a tydzień się już kończy, bo dzisiaj jest sobota. Więc po niedzieli będziesz ty robić 200. 200 pompek w wyzwaniu. Dobra, teraz zrobię pierwsze 20. Idziemy do sklepu. Raz. 19, 20. Ok, pierwsza część dzisiejszego wyzwania zakończona. Zakładamy bluzy, bo niestety jest... Ale najpierw jeszcze się pochwal nową koszulką. O, jeszcze mam nową koszulkę, patrzcie jaką, taką fajną. Tutaj jest, z przodu jest taki znaczek mniejszy, a pokaż się z tyłu. A tutaj taki ogromny znaczek. To jest napisane Miami, tak? Miami, no, bo my lubimy palmy, lubimy plaże, lubimy zachodzące słońca, piękne kolory na niebie, ciepło, a właśnie w Polsce tego ciepła nie ma, dlatego trzeba stąd za niedługo spadać. I tutaj trzeba zakładać bluzy, kurtki, czapki, kapelusze, rękawiczki. Ja jestem tutaj, nie wiem, czy mnie dobrze widać. Mam też kurtkę, no i kapelusz. Właśnie. Bo po prostu jakoś lepiej jest kapelusz. Bo po prostu pada, jest zimno. Jest po prostu Polska. A czapki nie mam przeciwzimowej. I też, no. Zobaczcie, jaka pogoda. Jaka lipa na dworze. Pogoda dosyć słaba, a jest środek lata przecież. A jakbyście chcieli dołączyć do naszego wyzwania, które robimy na grupie, pompeczki, wyciskamy jakieś inne tam zdrowe rzeczy, dajemy na naszej grupie, to zapraszam, link w opisie. Natknęliśmy się na takie panierki, sami nie wiemy, czy to taka miała być, bo sami nie wiemy do końca, czego my chcemy, ale właśnie chyba taką, chyba coś w tym stylu, z kamisa, chrupiący kurczak klasyczny, wygląda to na dość solidną panierkę. No ale cena jest wysoka. Cena 5,20, no, 5,30 za taką jedną panierkę? Wow. No ale to są, no dużo chyba. Pytanie, na ile to właśnie wystarczy. Potrzebujemy dwie panierki za dyszkę? Wow, niezła cena. Za dyszkę i 60 groszy. No. Policzyć. Taka sól ziołowa. 90 gram. Też nam się przyda? 90 gram? No. Mhm. Sól też taką weźmiemy, jest pyszna. Znaleźliśmy jeszcze trzy inne przyprawy i się zastanawiamy, czy coś nie pomieszać. Serowy może. Tu jest jakiś z dodatkiem sera. No, lubi ser, ja też. Chrupiący kurczak z serem, chrupiący kurczak z czosnkiem i chrupiący kurczak z papryką. Kurde, weźcie coś, doradźcie, który jest najlepszy. Napiszcie w komentarzach, który wam najbardziej smakuje. Dobra, decyzja padła na dwie różne. Jeden chrupiący kurczak, kurde, nic nie widać, z czosnkiem i jedna ta pierwsza, klasyczna. Dobra, idziemy jeszcze po ciasto do piekarni. I jagodziankę. Ogromne kolejki przy kasach, więc tutaj za piersiami stać nie będziemy. Kupimy gdzieś po drodze w jakimś mniejszym sklepie, żeby nie stać tyle czasu w kolejce. Dobra, teraz pokażemy wam, co kupiliśmy. Bo poszliśmy po piersi. Piersi i panierkę, ale no kupowaliśmy dużo więcej rzeczy. Właśnie, nieplanowanych rzeczy. Tutaj mamy wzięcie ręki. Jest to ciasto. Wam pokazuję jakie. Takie piękne. Takie piękne. Tiramisu, kafe latte czy coś w tym stylu, nie? Kafe latte, no. No, piękne ciasto, to, ale to będzie na później. Tak, ja ci pomogę, bo to jest ciężkie. Wysoko jest to. Wysoko. Dobra. Tutaj jeszcze żeśmy wzięli jeszcze coś. Tutaj mamy ciasto z malinami. Ło, jakie ciasto z malinami. I tutaj jest serniczek. I tu jeszcze taki serniczek złotoki. Mówię wam, tak to wygląda na żywo, że Jezus Maria. No, że aż ślinka leci. Ślinka cieknie. I tu jeszcze tutaj najlepszy hit. Tutaj moje. Jeszcze tutaj jest takie coś właśnie. Maci. No dobra, co to masz? Tutaj jest rogal. Tutaj jest trochę czekolady, a w środku są maliny. Jaci. Więc będzie pyszne. I najważniejszy tutaj punkt po rozdamu. Czyli mamy tutaj mięsko i co najważniejsze, te przyprawy. Tutaj mamy przyprawa chrupiący kurczak z czosnkiem. I będzie on zmieszany z normalną chrupiącą
chrupiący kurczak klasyczny. Właśnie. Mam jeszcze przyprawy do mięsa mielonego. Mhm. I zaraz zabieramy się za robienie piersiaków w tych paniereczkach. Tata kroi właśnie mięsko. Mhm. Kroimy na takie, coś. O. I to. To wygląda jak ogon. No to będzie takie, to będą takie. Ogonki. No takie ogonki, ale nie ogonki, tylko to się jakoś nazywa. Nie wiem jak, ale w taki sposób pokroimy tą pierś. Takie... Ćwiartki chyba. Znaczy nie, to są takie paseczki w jakieś, o, takie paseczki. Dobra, ale można nazywać ogonki. Można ogonki, można paseczki. O. Jak się chce. Zaraz je tutaj obtoczymy w tych naszych panierkach i w tym, najpierw jeszcze w jajku. W sumie jest napisane, że albo w jajku, albo w wodzie, albo w mleku. No ale że z racji, że w wodzie nie chcemy, mleka nie mamy, to zostaje nam tylko jajo. I obtoczymy to w jaju i w tych naszych panieruszkach, co kupiliśmy. Ale to już się stosik zrobił. Zrobił się stosik, nie? No. Dobrze, że nóż naoszczyłem wczoraj. Wiesz, jak się fajnie kroi. O, ciach, już pokrojone. Dobra, i tu jeszcze tą na pół. O, ale mamy tutaj piersiaki. Jeszcze tu jedną. Dziesiątkę. O, ciach. Kupiliśmy je trzy, żeby każdy miał po jednej, ale teraz to jest taki stos, że no, nie biedać, która to, ile pierś jedna ma kawałków. To nic, czekaj, to są trochę za grube. Takie cieńsze będą lepsze. No, gramy. Ale to pysznie wygląda. Pysznie? No, jeszcze pysznie w tej panierce, jak będzie wyglądać. No właśnie. Godzina już 20 po 11, a myśmy jeszcze nic nie jedli. Takie będą spoko, tam w sumie jeszcze coś było, żeby można było to trochę rozbić, ale wiesz co, chyba nie będziemy tego rozbijać. Bo tutaj jest no przygotowany już właśnie młotek, ale... Ale chyba, wiesz co, chyba nie będziemy tego rozbijać. Bo to tylko czas zajmuje. No, to nie będziemy już tutaj sobie dodatkowej roboty składawać. A jeszcze w ogóle tam stoją, będziemy robić jeszcze do tego frytki. Właśnie, jeszcze pomyśleliśmy, że zostało nam trochę frytek. To, że zrobimy, bo pasuje trochę chrupiący. Właśnie. Tak jak z KFC, są zawsze takie. Takie chrupiące kurczaczki w kubełku właśnie i fryteczki. No to zrobimy jak KFC. Dokładnie. Czekaj, jeszcze te pokroję tak na trochę takie cieńsze. I zaraz przejdziemy do następnego etapu. Czyli panierowanie. Panerowania. Boże. To nic, ja to zaraz wymieszam. Dobra, oregano poszło, pieprz poszedł, sól ziołowa poszła. A tutaj są przyprawki i nie widać już, ale to jest chrupiący kurczak z czosnkiem jest tutaj, a zwykła panierka już jest cała wsypana, a właśnie jest to papierek jest w koszulce. Teraz trzeba to zaraz wymieszać i jeszcze rozbić jajeczko i zaraz będziemy wrzucać na patelnię. Ja bym wlała po prostu w samym tym panierce, tego się boję, bo to jest czosnek. Nie bój się, to będzie dobrze. Tej jest mało, zobacz, tej jest tylko troszkę, a ta jest cała, więc będzie dobrze. Tylko musimy jeszcze tego wymieszać kurczaka. Prace posuwają się do przodu. Na tej patelni będziemy smażyć frytki. Tylko co? Sprawdzamy, czy jest olej ciepły. Wychodzi na to, że jeszcze nie jest za ciepły. Także to zostawiamy. Tu już mamy olej praktycznie rozgrzany na nasze... To jest na frytki, a to jest na to piękne mięsko. Do tego, do jajka. Do dwóch zmieszanych panierek. Dobra, czekaj, następny kawałeczek, ciach tutaj, tu, do panierki, zaraz na patelnię. Było napisane, żeby nie solić już mięsa, jak się daje te panierki, ale my oczywiście zrobiliśmy po swojemu i doprawiliśmy mięso po swojemu jeszcze. Oregano, tak jak mówiliśmy, trochę pieprzu, soli, wegety, sól ziołowa. Zaraz zobaczymy, co nam z tego tutaj wyjdzie. Powiem ci, że trochę mało tej panierki się okazuje, że jest i chyba trzeba będzie zużyć... Chyba trzeba będzie zużyć jeszcze tamte. Teraz patrz, ile masz więcej miejsca. Tak? No. Dobra. Okej. Okay. W ogóle tutaj one też już widać trochę z panierki są. Kurczaczki. A, trochę. Kolejny się obtacza. Obtacza się, obtacza tam, tu. Tu. Problem jest taki, że kupiliśmy tylko jedną tą i jedną zwykłą. Właśnie, tą dobrą. A, no, a tata myślał, że kupiliśmy dwie te zwykłe. Te lepsze. Jeszcze takie. Tą jedną. No właśnie, i myślałem, że są trzy. Nie w ogóle się odzywa, że Emka to dobrze by poprowadziła relację. I się okazuje, no, że mamy jeszcze dużo piersi, a panierka się skończyła. A panierki skończyła. Nie ma. Zostało tylko troszkę tej, ale z racji, że tą uważamy za trochę gorszą, to nie chcemy w samej tej maczać. I po prostu trzeba będzie skoczyć jeszcze raz do sklepu i kupić tą drugą panierkę, żeby domieszać. A tutaj już się wkładają chyba te kawałki. A tutaj już pierwsze kawałki mogą lądować w oleju. A tutaj się te fryteczki smażą. Okej.
tutaj na patelni takiej grillowej to zrobimy, delikatnie, pomalutku. O, nasze piersi piękne, obtoczone w jajeczku i w paniereczkach. I zaraz będziemy je chrupać, bo zaraz będą gotowe. Jak to wygląda w kamerze? Dobrze, bo wyostrzymy. Dobrze? No. Podoba wygląda się lepiej, bo staram się to wyostrzyć. A, dobra, chyba na tą porcję wystarczy. No, tutaj jeszcze trochę zostało, tu będzie fryteczki. Tu jeszcze mnóstwo mięska. A tam nie ma nic, panierki. Pamiętajcie, najpierw przed jedzeniem... Ocet picie. Która jest godzina? Okno żywieniowe jeszcze jest zamknięte, już jest prawie 12, ale zaraz się otworzy. Także jakbyście kupili sobie... takie właśnie kurczaczki, trzy nawet piersi, to musicie chyba kupić trzy takie opakowania właśnie, żeby wam starczyło po prostu na trzy piersi. To trzy opakowania, więc polecamy kupować lepiej więcej niż za mało. A jeszcze w słowie mówiłeś, jak będzie dużo, to jeszcze zostawimy na następnym razem. No właśnie, miało zostać panierki na następny raz. A na całe kotlety jeszcze nie starczyło. Dobra. Tak się prezentuje. Tutaj piękny kurczaczek, już tak wychodzi pięknie. Już leży na talerzyku. Patrzcie, jak pięknie wygląda. Ale jeszcze w kircie, co? Tak się tutaj pali olej, pięknie. Jest naprawdę przepiękne. Tak gruba ślicznie panierka. To wygląda. Złocista, gruba panierka. Biała pierś w środku. Wygląda to czadowo. Będzie chrupiące na pewno. Jak to wygląda? Świetnie. Podoba ci się? Tak. Jak to pięknie wygląda. Na szczęście na śniadanie zdecydowanie nam tej piersi wystarczy, więc nic się nie stało, że panierki brakło. A fryteczki gdzie, proszę pana? No, fryteczki już są przyprawione tam na drugim stole. Tak się prezentują tutaj fryteczki. Przyprawione już. A tutaj jest sałatka robiona. Może pani od robienia sałatki coś powie? Kilka słów. Pani na robieniu sałatki się nie da. Nie zna pani tylko na robieniu mięsa. Tak, więc ja się zajmuję sałatką w tym posiłku. Z czego jest? Kapusta pekińska, ogórki, marchewka, por, koperek, ocet, rukola, sól, majonez i zaraz jeszcze będzie oliwa. To wypasiona sałatka do kurczaczków, frytek. Na pewno będzie pasować. Muszę wam powiedzieć, że ja już tu pierwszy próbuję. I co pan powie? Idealna. Lepsza niż w KFC i McDonalda. O! Ja za chwilkę też spróbuję. Widać to? Tak. Piękna, czysta pierś, w środku biała. A tu chrupiąca, pyszne, pysznie przyprawiona panierka. Niebo w gębie. Tutaj są fryteczki pyszne. Fryki trzeba jeszcze zamieszać, bo są tylko przyprawione. Przyprawione, a jeszcze nie wymieszane. No ale tutaj są kurczaczki, a tutaj jest sałateczka. No i całe śniadanie o 12 gotowe. Tutaj macie zegarek. Śniadanie obiad. 11:46. Kończymy i jeszcze będziemy wam pokazywać, jak wygląda pięknie. Nie, już chyba kończymy wszystko. Kończymy z dzisiejszego vloga. No to 12. Popaczki. Co? No, popaczki. Subskrypcje. Subskrypcje, łapkę w górę za te piękne dania. Do zobaczenia w kolejnym filmie już jutro. Na razie, hej, do zobaczenia, pa!